Cześć! Wyobraźcie sobie, że mamy właśnie rok 2009, a świetnie sobie wówczas radząca Nokia wprowadza muzyczną serię telefonów Express Music. To były telefony z dopasionymi odtwarzaczami muzycznymi o ciekawej, ale jednocześnie spójnej stylizacji. A pośród nich postanowiono również wprowadzić coś dla mniej wymagających użytkowników. Prosty telefonik Nokia 5030 Express Radio. Jak sama nazwa wskazuje, był to telefon wyposażony w radioodbiornik, ale poza tym, że miał radio, miał też pokaźny głośnik na pleckach. Co najważniejsze, radyjko to grało. W dodatku grało nawet bez konieczności podłączania słuchawek w roli anteny. Antena tu była najwyraźniej wbudowana w telefon. Wiadomo, po podłączeniu słuchawek grało lepiej, ale umówmy się, w mieście, w pobliżu nadajników to radio dawało radę. Było całkiem nawet głośne, pozwalało programować, zapamiętywać stacje, miało nawet automatyczne strojenie, ale co ciekawe, nie miało RDS-u. Nazwę stacji trzeba było wpisać po prostu samemu. Radyjko miało nawet dedykowane do jego obsługi przyciski na boku obudowy, ale tutaj jawił się też pewien nonsens. Mieliśmy klawisz do włączania radia i dwa klawisze ze strzałkami, ale nie regulowało się nimi głośności. Tymi przyciskami zmienialiśmy stację, natomiast głośność niestety regulowało się za pomocą wychylania klawisza nawigacyjnego na boki. Taka to osobliwość tego telefonu. Oczywiście nie było żadnego korektora audio, bo to był w sumie, poza tym, że miał radio, prosty telefon. Ale tak jak widzicie, stylistycznie urządzenie to nawiązywało do pozostałych modeli tej muzycznej serii Express. Mówimy tutaj o zestawieniu połyskliwego czarnego tworzywa z czerwonymi wstaweczkami. Wyglądało to naprawdę fajnie i powiem Wam szczerze, że kiedy testowałem ten telefon, kiedy opisywałem go na łamach nieistniejącego już niestety miesięcznika Mobile Internet, zwróciłem uwagę, że to tworzywo chyba trwałe nie będzie. I wiecie co? Chyba się trochę pomyliłem, bo patrzcie, ten telefon po tylu latach leżenia w szufladzie wygląda nie najgorzej. Widać rysy. No trafiłem, że to tworzywo będzie się rysować jak diabli, no piano black, aż się prosi o rysy. Natomiast nie wygląda to tak tragicznie, jak wówczas się spodziewałem. Nawet napis Nokia się nie wytarł. Także nie było tak tragicznie. Nie zmieniła się natomiast ciekawie wyglądająca, w sumie nawet w miarę wygodna, ale wydająca potworne dźwięki klawiaturka. No i nie zmieniło się też to, że to był prosty telefon. Do tego stopnia prosty, że będąc urządzeniem bądź co bądź muzycznym, nie obsługiwał Bluetooth, a nawet, wiecie, nie obsługiwał MMS-ów. Ale pamiętajcie, to był 2009 rok. Wtedy to było, powiedzmy, że jeszcze spotykane i powiedzmy, że jeszcze normalne. Z drugiej strony, ten telefon miał już dosyć fajny 1,8-calowy wyświetlaczyk, nawet kolorowy. Co prawda miał on rozdzielczość 128 na 180 pikseli, ale powiedzmy, że był całkiem nie najgorzej czytelny. W dodatku menu już było graficzne. To był interfejs zwany Series 30, oparty o dosyć czytelną i intuicyjną siatkę ikon. No i w tym menu mieliśmy kilka takich podstawowych rzeczy, które mogą się na co dzień przydać, jak chociażby kalkulator, konwerter jednostek, taki notesik zwany tu szumnie arkuszem kalkulacyjnym, ale to był taki notesik na nasze przychody, wydatki i tak dalej. Można tam sobie było wprowadzać nasze rachunki. Był też minutnik, kalendarz, stoper, kompozytor dzwonków, bo to wtedy, pamiętajcie, był ten szał na indywidualne dzwonki. Każdy chciał mieć unikalny dzwonek w swoim telefonie. No i była też latareczka umiejscowiona na szczycie telefonu, czyli mieliśmy głośnik, latarkę, nie mieliśmy aparatu fotograficznego za to. Telefon miał nieodzowny wówczas wieszaczek do smyczki, można sobie go było nosić na szyi i cieszyć się tym pięknie grającym radyjkiem, oczywiście monofonicznym, jeżeli korzystaliśmy z tego zewnętrznego głośnika, bo jak widzicie był tylko jeden. No i oczywiście był też zegarek z budzikiem, który miał unikalną funkcję. Potrafił gadać. Było to prześmieszne. Nie wiem, po co to wprowadzono i co to miało dawać, no ale było. A, widzicie, nie ustawiłem zegarka. No ale przynajmniej słyszeliście, jak to gadało. Może to było dla osób słabowidzących, ale jeżeli tak, to po co było tak głęboko schowane w menu? Nie wiem. W każdym razie była też właśnie taka dosyć zabawna i dziwna funkcja. Były też trzy gierki. Wyścigi, sudoku i nieśmiertelny wąż. Nie było za to ani przeglądarki WAP, który wówczas już istniał. Nie było też niestety żadnego odtwarzacza muzycznego, chociaż teoretycznie telefon miał być no, niby muzyczny, chociaż z drugiej strony ma tylko radio w nazwie, więc telefon radiowy
No, taka osobliwość. I właśnie ze względu na tą osobliwość postanowiłem dzisiaj Wam króciutko powiedzieć o tym telefoniku. A jeszcze jedna rzecz, bo byłbym zapomniał. Telefon miał oczywiście mini jacka, ukrytego pod taką odchylaną plastikową klapeczką na boku obudowy. I miał też ładowarkę z tak zwanym nokiowskim cienkim bolcem. Wówczas się dzieliło ładowarki Nokii na gruby bolec i na cienki bolec, ten trochę nowocześniejszy. A telefon napędzała oczywiście bardzo dobrze Wam już zapewne znana i przez wielu świetnie wspominana do tej pory bateria typu BL5C. No i oczywiście jak przystało na prościutką Nokię, ten telefon spokojnie wytrzymywał parę ładnych dni bez ładowania i tutaj oczywiście ten czas działania był zależny od tego, jak dużo korzystaliśmy z radyjka, bo radyjko potrafiło nadwątlić zasoby akumulatora dosyć szybko, szczególnie jak słuchaliśmy głośno, ale z drugiej strony wiecie, no, to nie były czasy, kiedy telefon trzeba było ładować codziennie, nawet jak się z niego intensywnie korzystało i to już się niestety nie wróci, podobnie jak chyba nie wróci taki prosty telefon z radyjkiem. Ile to kosztowało wtedy? Wiecie co, w recenzji napisałem, że kosztował wówczas 160 zł, czyli nawet wtedy nie był to telefon nadmiernie drogi, a myślę, że nawet jakby dzisiaj trafił na półkę z podobną ceną, to może nawet i obecnie ktoś by się na niego skusił. No bo 160 zł za prosty feature phone, który ma radio grające bez słuchawek, jak ktoś często słucha radia, to czemu nie? No ale tak jak powiedziałem, obawiam się, że takie telefony już nie wrócą, a dzisiejsza Nokia niestety, jeżeli chodzi o telefony, to no cóż, nawet tego nie skomentuję. Jeżeli chcecie poszukać komentarzy, to zajrzyjcie do naszych tygodniówek. Tam komentujemy ostatnie poczynania Nokii. Dlatego też między innymi ja strasznie grzeję ten sentymentalny temat dawnych Nokii w naszych wspominkach. No i oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki historyczne. Będzie się działo. Do zobaczenia. Cześć.